Portal WRC.pl. Za blisko 1 000 000 zł remontowana jest gminna biblioteka publiczna w Mieścisku. Już za kilka miesięcy to miejsce stanie się nowoczesnym centrum kultury. Jesteśmy w trakcie modernizacji wnętrz gminnej biblioteki publicznej w Mieścisku. Projekt napisaliśmy w czerwcu 2021 roku. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 600 tysięcy złotych z Instytutu Książki na realizację tego zadania. Wkład własny gminy Mieścisko to jest kwota 210 tysięcy. Zadanie ma charakter dwuletni. W ramach tego zadania już zmodernizowaliśmy i zakupiliśmy wyposażenie do studia na nagrań, które jest czynne. Nie pracuje w tym momencie, ponieważ czeka na modernizację całej przestrzeni. W ramach tego zadania przygotowujemy bardzo oryginalną, jeśli chodzi o design, wyposażenie, salę biblioteczną, bardzo nowoczesną, z pięknym wyposażeniem. Ciąg komunikacyjny, w którym realizujemy to nagranie. Specjalne miejsce dla mam z dziećmi, gdzie mamy będą mogły i nakarmić, i przewinąć w bardzo dobrych, komfortowych warunkach swoje maluchy. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo foyer również z unikalnym, niepowtarzalnym designem, gdzie młodzież popołudniami będzie mogła spędzać czas. I ostatnie miejsce, które będzie modernizowana, to sala spotkań. Miejsce dedykowane seniorom, miejsce na konferencje, na prowadzenie warsztatów artystycznych. Dodatkowo jeszcze w ramach tych środków zmodernizujemy również biuro. To będzie przestrzeń dedykowana pracownikom, bibliotekarkom w bibliotece. Wszystko, jak wspomniałem, w ramach zadania finansowanego przez Instytut Książki z wkładem własnym gminy Mieścisko. Wartość zadania 864 tysiące złotych. Zadanie chcemy ukończyć i bibliotekę otworzyć z pełnym kompletem usług w ostatnich dniach lutego lub najpóźniej w pierwszych dniach marca przyszłego roku.